Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Chciałbym Was zaprosić na kolejny raport z frontu. Na wstępie chciałbym przeprosić za jakość mojego głosu oraz za ostatnie opóźnienie, ponieważ planowaliśmy je wydawać w trybie cotygodniowym, no ale niestety zaatakowało mnie zapalenie, zatok, także no niestety musieliśmy troszeczkę odłożyć w czasie naszą kolejną wersję raportu. Może zaczniemy tak jak standardowo od odcinka południowego. W dalszym ciągu nie ma potwierdzeń jasnych występowania wojsk ukraińskich na lewym brzegu, co oczywiście nie oznacza, że one tam nie występują na odcinku Półwyspu Kimburskiego. Co trzeba jasno stwierdzić tutaj, skłaniam się też ku tezy pana Jarosława Wolskiego, że no, zaczęły się praktycznie od 2 tygodni ostrzeliwania Chersonia codzienne, co pokazuje, że no, Rosjanie nie liczą się ze stratami cywilnymi. No, jest dowódca taki, jaki jest, rosyjskiego zgrupowania wojsk, więc no, to jest po prostu taki rosyjska próba, aby zmusić do utrzymania jakiejś części ukraińskiej artylerii mniej lub bardziej precyzyjnej w tym rejonie do działań kontrbateryjnych. Idąc dalej, odcinek zaporoski. Na nim, na samej linii frontu panuje dość stabilna sytuacja, cisza, co oczywiście nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu odbywają się działania partyzanckie oraz powtarzające się uderzenia ukraińskie w logistykę oraz ostrzały magazynów w takim trójkącie miejscowości, czyli Połochy, Tokmak, Berdiańsk. Tutaj bardziej strona rosyjska zaczyna się obawiać, że dokładnie tak samo było pod Chersoniem. To ma zapowiadać nieunikniony ukraiński atak w tym rejonie. Czy tak będzie? No, póki co nie ma doniesień odnośnie tego odcinka o wzmacnianiu go przez ukraińskie jednostki, jakoś rozpoznane, także no, nie jesteśmy na ten moment w stanie potwierdzić, czy tak będzie, czy nie, akurat w tym odcinku. Idąc dalej, zacznijmy od granicy obwodu zaporowskiego z Donieckim, czyli Wielka Nowosilka. W ostatnich dniach nastąpił tam, około tygodnia temu, nastąpił tam dość mocny atak rosyjski, który jak szybko się rozpoczął, tak szybko się i skończył. Było to propsowane w rosyjskiej propagandzie dość znacznie jako nowy element ofensywy rosyjskiej, no ale Ukraińcy dość szybko i sprawnie odbili ten atak. Zresztą też teren Wielką Nowosyłką jest dość nieprzyjazny do ataku, ponieważ od samego południa jest tam tak naprawdę, no, są tam dwie drogi. Obie są w dolinie, tym jedna jest jakby wzdłuż cieku wodnego, także no nie jest to idealny teren do ataku. Idąc dalej, no Rosjanie, tak jak przewidywaliśmy wcześniej, nie porzucają możliwości wypchnięcia, odepchnięcia wojsk ukraińskich od miejscowości Stepne. Tutaj Pawliwka jako taka, Rosjanie przestali tam atakować, jednakże uruchomili, po kilku dniach przerwy, uruchomili ataki w innych punktach na tym odcinku. I jakby stało się to w ostatnich 2 tygodniach takim standardem rosyjskim, że Rosjanie robią przerwę kilkudniową na reorganizację jednostek i atakują w nowym miejscu. Pawliwka jako taka siadła. Mykilskie też dość siadło. Główny ciężar padł tutaj jakby bardziej na wschód i północny wschód tego odcinka, czyli nieustające ataki przez Marinkę, przez Nowomichajówkę, czyli dwie doliny, ponieważ no, pogoda jakby zmusza Rosjan do korzystania z dróg, które akurat w tym rejonie znajdują się tylko i wyłącznie w dolinach, ale co w ostatnim tygodniu się pojawiło, no to ataki w kierunku spod Marinki pod samą Pobiedę, czyli jest to miejscowość na południowy zachód od Marinki. No póki co Ukraińcy się tam trzymają, no bo
Jakby na to nie patrzeć, tak już wcześniej wspominaliśmy, te tereny tak naprawdę no, są w posiadaniu ukraińskim od czerwca, także no, Ukraińcy mieli wystarczającą ilość czasu, żeby zbudować tutaj wyraźne i wzmocnione pozycje obronne. Przedłużające oczekiwanie się na zimowe mrozy spowodowało to, że no, ogólnie działania wojsk mechanizowanych i pancernych no, są ograniczone przez jakość gruntu. Póki co dalej nie widać tu większych sukcesów rosyjskich. Ukraińcy wprowadzili, jak już wspomniałem, pewną ilość rezerw. Na razie sytuacja nie jest tu tragiczna, chociaż no, widać od ostatnich dni narastające działania rosyjskie. Dalej, bardziej na północ, wchodzimy tutaj na odcinek Awdiwki. Tutaj tak naprawdę ostatnie tydzień, półtora no, było dość stabilne, to znaczy Rosjanie atakują jak zwykle w kilku miejscach. Tutaj bardziej przeszli na odcinek jakby północny, czyli obchodzenie Awdiwki od północnego wschodu przez drogę H20 oraz ciśnięcie w rejonie Piski Newelskie. Ja tutaj osobiście bardziej obawiam się cały czas tej miejscowości Opytne, która niestety została zdobyta już jakiś czas temu przez Rosjan. Jednakże no, ona znajduje się już po drugiej stronie cieku wodnego w tamtym rejonie, także jest tam mała sieć dróg przez pola, także no, gdy mróz zetnie grunt, no to jest jakby najbardziej perspektywiczne miejsce dla Rosjan do ataku w samym rejonie Awdiwki. Te ataki na północ troickie, na Oleksandropiły, Nowobachmutiwkę, no ten rejon jest bardzo, ale to bardzo niewdzięcznym rejonem do ataku, ponieważ no, jest to dolina, jest to bagniste rozlewisko. Bardzo niewdzięczny teren do działań rosyjskich, no ale Rosjanie lubią atakować i ponawiać swoje ataki. Także to powoduje wyczerpywanie ich sił, zwłaszcza rezerw ludzkich. Brawo, brawo. Trzymamy za to kciuki. Przechodząc teraz dalej na północ, przechodzimy do odcinka Bachmutu, czyli odcinka, w którym teoretycznie ostatnimi czasy działo się najwięcej. Zacznijmy może od południa Bachmuty, czyli tego podejścia rosyjskiego od Majorska. Tutaj Ozarianiwka była takim rejonem, gdzie Rosjanie w ostatnim czasie najbardziej cisnęli. Oni przeszli ciek wodny w tym rejonie, atakując w stronę północnego zachodu. Jednakże no już się pojawiły geotagowane filmy i zdjęcia ukraińskie, gdzie no doszło praktycznie do masakry z ostrzału artylerii kasetowej na pierwszej linii okopów ukraińskich, zdobytych przez Rosjan. No to już jest dość, stało się dość słynnym filmem, gdzie Rosjanie jakby ustabilizowują swoją pozycję pierwszej linii okopów ukraińskich, no a później tych 30 kilku Rosjan pozostaje ponad tuzin ciał obserwowanych przez ukraińskiego drona. Także trwają tutaj uderzenia pod Andriwką. Ogólnie rzecz biorąc, nie wydaje mi się, żeby tutaj doszło do jakichś większych ruchów wojsk rosyjskich w najbliższym czasie, ponieważ no Ukraińcy tutaj mają świetne pozycje górujące. No jednakowoż Rosjanie dobrze wykorzystali czas, ten tydzień mrozów, który się zaczął mniej więcej 3 tygodnie temu, niecałe 3 tygodnie temu, ten taki tydzień mrozów. No wykorzystali go po prostu do wykonania włamania i obejścia linii drogi, szosy pomiędzy Bachmutem a Gorłówką, gdzie tam się Ukraińcy trzymali na linii tej drogi i na linii tej pierwszej linii wzgórz. No Rosjanie po prostu, korzystając z delikatnych mrozów, wykonali obejście przez Majorsk tej linii i zaatakowanie, włamanie od południowego zachodu. Póki co to włamanie zostało zatrzymane. No jest ciężko ostrzeliwane przez Ukraińców. No tutaj jakby jest druga linia obrony
na linii wzgórz po zachodniej stronie cieku wodnego oraz zachodniej stronie linii kolejowej idącej na południe od Bachmutu. Także no nie widzę tutaj na ten moment większych możliwych sukcesów rosyjskich w obejściu Bachmutu od południa. Idąc dalej, sam Bachmut, Ukraińcy w ostatniej jak przeprowadzili tutaj pewien kontratak, także wypchnęli Rosjan z dzielnic wschodnich miasta Bachmut. Także Rosjanie pozostali tak naprawdę tylko i wyłącznie na rogatkach przedmieść od strony szosy i ulicy Patrisa Lumumby, czyli jakby dzielnica przemysłowa Bachmutu. Niestety gorzej się trochę dzieje na odcinku północno-wschodnim, to znaczy bachmuckie zaczęło być, no już dwa tygodnie temu, zaczęło być obchodzone od strony wzgórz na północnym wschodzie, jednakże w ostatnim czasie doszło do tego zdobycie potwierdzone Jakowliwki oraz Biłochorywki. Droga przyfrontowa, którą była szosa T1302, czyli szosa Bachmut-Lysyczańsk, no jest to jasno potwierdzone, że została przecięta w dwóch miejscach. Rodzi to pewien problem, ponieważ sam rejon frontu w Berestowym, które najprawdopodobniej, no można już w tym momencie stwierdzić na 95%, także zostało zajęte. Ten front może być tylko i wyłącznie, ta część, odcinek frontu może być tylko i wyłącznie uzupełniany drogami od strony Siwierska, czyli zaopatrzenie może częściowo dochodzi przez Werko Kamiańskie i Walno Dariwkę i Wyjmiwkę w stronę Berestowa. Największy problem tutaj widzę dla Ukraińców jest taki, że odcinek sam frontu przez przerwanie drogi T1302 z trudem może być zaopatrywany w rejonie właśnie Jakowliwki i Biłochorywki. Tam pojawiły się dosłownie w ostatnich 48 godzinach próby ataków rosyjskich w stronę wsi Wesele. Ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj z powodu samej rzeźby terenowej, Rosjanie skupili się na zdobyciu górującego terenu w rejonie, to znaczy starają się atakować wschód od Soledaru właśnie Jakowliwka, czyli pasmo, delikatne pasmo wyższego terenu, który góruje nad samym Soledarem i Bachmuckim. To mi się wydaje, gdy dojdzie do mrozów, to jest właśnie jakby miejsce tego frontu. Tylko trzeba pamiętać też, że ogólnie rzecz biorąc, siedząc w okopach, zawsze ma się mniejsze straty od atakującego, który musi wyjść na plus minus otwarty teren. Mimo fortyfikacji i okopów, które Ukraińcy no, tutaj stworzyli, no, także ponoszą straty od ognia artyleryjskiego, ale no, są o wiele mniejsze od tych, które ponoszą Rosjanie, którzy w tym rejonie nie atakują ze względów taktycznych czy logicznych, ale bardziej ze względów politycznych. To jest właśnie jakby najśmieszniejsze, że ze względów taktyczno-operacyjnych ja osobiście spodziewałbym się bardziej właśnie na tą jesienno-zimową rasputicę stagnacji na całej linii frontu w stylu października, września 2014 roku, czyli w stylu Mińska, rozmów w Mińsku numer 1. I czekanie na zimę, aby wykonać większe ruchy, odciążyć inne odcinki, zaatakować po prostu jak przed głównymi rozmowami w Mińsku i zdobycie po prostu lotniska w Doniecku. No tutaj Rosjanie mielą po prostu swoje rezerwy osobowe, swoje rezerwy w piechocie na ciągłe, nieustające, codzienne ataki. Przejdźmy do odcinka słobożańskiego, czyli walki na południowej flance, czyli Biłochorywka, tylko że w tym wypadku Biłochorywka z obwodu ługańskiego. To są walki na południe od Kremiennej. No jest tu ciągły nacisk Rosjan na Biłochorywkę, aby zabezpieczyć południową flankę Kremiennej. Tutaj Ukraińcy już
kilkanaście tygodni temu zabezpieczyli brody na Dońcu, z którego po prostu atakują przez lasy lekką piechotą, czy wywierają ciśnienie na południowy zachód od Kreminnej, czyli Dibrowa, Kuzminnej i tak dalej. Także Rosjanie chcą jakby zabezpieczyć ten odcinek frontu, więc nieustająco cisną na Białohorywkę. Jednakże no, póki co nie ma większych ich sukcesów, jednakże no, ile nie załamie się jakby północna flanka Bachmutu, czyli obejście Soledaru, no to Białohorywkę też bym był spokojny. Tutaj przechodząc do odcinka centralnego, nie ma potwierdzeń zdjęciowych czy filmowych, co oznacza wysoką dyscyplinę trzymaną przez Ukraińców, ale w odróżnieniu do sytuacji z naszej ostatniej debaty, Ukraińcy najprawdopodobniej zabezpieczyli pozycje w Czerwonopopiwce oraz Płoszczance. Te tereny, które przewidywaliśmy jeszcze w listopadzie jako najbardziej dogodne do przyszłej ofensywy obchodzącej główną linię obrony rosyjską pod Swatowym i Kreminną. Po czym można szukać tego potwierdzenia? No potwierdzenie można szukać po danych firm satelitarnych, czyli pożarach, które są rejestrowane przez satelity NASA oraz przez zgłoszenia ostrzałów przez oba sztaby, czyli przez sztab ukraiński oraz sztab rosyjski. O ile powiedzmy od końca listopada Ukraińcy dwu lub trzykrotnie mieli podchodzić pod Czerwoną Popiwkę i Płoszczankę, teraz no, mamy przekonanie graniczące z pewnością, że te dwie miejscowości zostały zdobyte i Ukraińcy byli w stanie utrzymać te pozycje, czyli ufortyfikować. Oczywiście tutaj następują pewne działania i ta linia frontu nie jest solidna. Tutaj są wycieczki z obu stron. Trzeba założyć, że tutaj się sytuacja w samym centrum się nie zmieniła praktycznie od kilku tygodni. To znaczy główna linia obrony ukraińska jest na rzece Żerebeć, a główna linia obrony rosyjska jest na linii wzgórz okalających Swatowe, idące tam bardziej na południe, no w tym momencie do wypłaszczenia terenu, czyli Płoszczanki. Sama linia jest jakby trochę płynna, no ale jednak Rosjanie tutaj trzymają wysuniętą linię obrony w mniej lub bardziej stabilnych pozycjach. Północ odcinka Słobożańskiego to głównie walki w okolicy Kysliwki, która no, została zabezpieczona praktycznie na pewno. Walki głównie mają się toczyć na południe i północ od Kuzemiwki. Działania obu stron są ograniczone przez sieć dróg, która na całym odcinku frontu Słobożańskiego, im bardziej na północ, tym jest bardziej uboga. To jest, wszystko toczy się na tym odcinku o odrzucenie i zabezpieczenie od drogi P66, która po prostu jest tutaj główną arterią i zapewnia uzupełnianie wojsk ukraińskich w tym rejonie. Sam, tak podsumowując, sam osobiście uważam jeszcze kilka tygodni temu, że czas zaczyna działać na niekorzyść Rosjan. Powiedzmy, dalej się tego trzymam na poziomie strategicznym. To znaczy, z jednej strony cały przyszły rok dla Ukraińców, żeby budżet im się spiął, zakłada 46% grantów spoza budżetu. Z drugiej Rosjanie odczują sankcje, braki w tym, czy w czym jadą jeszcze na magazynach i widać po prostu desperację w ich eskalacji, czyli wprowadzeniu częściowej mobilizacji. Jednakże przez to, że zima się opóźnia, czyli tak naprawdę no był tydzień mrozów, które obie strony tutaj wykorzystały, ponieważ ten tydzień mrozów, te 2,5 tygodnia temu, właśnie Ukraińcy wykorzystali na zabezpieczenie jakby pozycji pod Płoszczanką i Czerwonopopiwką, zaś Rosjanie użyli do obejścia linii ukraiński na południe od Bachmutu przez Mykilskie. Czyli obie strony wykorzystały ten tydzień mrozów do okrojonych zadań punktowych, jednakże ostatni tydzień, półtora, to tak naprawdę były całkowicie plusowe temperatury na Ukrainie. Kompletne morze błota na nowo, więc
To opóźnienie się zimy daje Rosjanom więcej czasu na doszkalanie większej części mobilków, którzy zostali zmobilizowani no, pod koniec września. Bo Rosjanie inicjalnie rzucili na szybko około 80-90 tysięcy mięsa armatniego, a pozostałą ilość rozdysponowali po swoich oraz białorusińskich poligonach do doszkalania i zgrywania się. Czyli no tak zakładając zwykłe jakby 6 miesięcy szkolenia intensywnego, czyli praktycznie to samo, co Ukraińcy zrobili ze swoimi rezerwami, no to Rosjanie będą gotowi na luty, marzec. A z kolei na wiosnę pod przykrywką wiosennego, corocznego poboru może nastąpić, co już Runet potwierdza, może nastąpić kolejna częściowa mobilizacja i jest jakby ciśnienie milblogerów w tym kierunku na rosyjską opinię publiczną. Trzeba też pamiętać z jednej strony, że Rosja wykrwawia się tymi ciągłymi, mało skutecznymi atakami przed mrozami, także no z niecierpliwością czekamy na zimę, gdzie decydującym momentem będzie odzyskanie inicjatywy. Odzyskanie inicjatywy i walka o inicjatywę, ponieważ no jak tylko mróz tutaj zetnie i nie sądzę, że potrzeba naprawdę 2 tygodni mrozów, bo jak pokazał ten tydzień niskich temperatur, no wystarczą 2-3 dni mrozów, żeby to może błota już zgęstniało i zapewniło lokalne możliwości do przeprowadzenia punktowych, zmasowanych ataków. Także czekamy na zimową walkę o inicjatywę i mamy nadzieję o przejęcie jej przez Ukraińców. Dziękuję i pozdrawiam.